Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrałem Star Wars The Old Republic Last of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wznowiliśmy sobie tak naprawdę serię z tego względu, że mieliśmy zaczynać Knights of the Fallen Empire, ale się okazało, że żeby zacząć to ten dodatek, to muszę mieć 60 level na postaci. Nie chcę tworzyć nowej postaci, bo po pierwsze nie mam już slotu wolnego, po drugie chcę, żeby to była po prostu ta konkretna postać, ten konkretny Jedi Knight. Bardzo chciałbym to właśnie Jedi Knightem przejść, no ale w tym celu musimy wbić ten level. Tak więc będziemy nad tym pracować w tym i w kolejnych odcinkach. Jak widzicie, już nam niedużo brakuje do 52, także mam nadzieję, że jakoś tam w miarę sprawnie już teraz pójdzie. Tym bardziej, że teraz już się skupimy trochę bardziej na misjach głównych. Tutaj mamy właśnie jedną z nich dostępną i do niej sobie teraz, myślę, pojedziemy, wiecie? Żeby to już sobie ogarnąć. Tylko moje pytanie, jak tam się kurwa mać dostać? To jest dobre pytanie, naprawdę. No nic, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś to tam pójdzie w miarę po drodze. Ja ten odcinek nagrałem zaraz poprzedni, także tam nie widziałem jakichś waszych reakcji i tak dalej. Jeśli chodzi o to, że wracamy do Jedi Knighta i że nie ma na razie Knights of the Fallen Empire. No ale jak mówiłem, no trochę to nie ode mnie zależy, bo nie mogę tego dodatku po prostu zacząć tą postacią, bo nie mam tego 60 levela. I tak, tutaj raczej musimy przejechać trochę dalej i ewentualnie wtedy ściąć tutaj teraz w lewo. Tylko pytanie, czy to robi, bo możemy gdzieś trafić na ścianę. No i zobaczymy. Trochę na YOLO pojedziemy tędy. Mam nadzieję, że pojedziemy dobrze. Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi w tym zadaniu głównym. Mam nadzieję, że mnie... ale nie powinni mnie zrzucić, bo walczą wręcz. Tylko w tego też dobrze było nie wjeżdżać. Bo jakbym w niego wjechał, to już bym mógł nie zrzucić pewnie. Chociaż widzę, że to jest w miarę płasko, to chyba nie są żadne skały. Ewentualnie jakieś takie podwyższenie albo drzewo. To jest niekoniecznie... jakieś skały, chociaż na jakiś tu wąwóz jest, to może i to są skały. Albo to jest właśnie wąwóz. O, dobra, to czekajcie. To teraz dobrze było tak przejechać, żeby być cały czas na górze, chyba. Wydaje mi się. No tak, bo tutaj mamy wąwóz, dobra. Ale tam chyba mamy jakieś jego obejście. I tam jest w miarę... tak, tam jest w miarę sztywno, super, dobrze. Nawet dobrze pojechałem, bo jakbym jechał gdzieś naokoło, to w ogóle byłoby źle. No tak, to przejedziemy sobie tędy i będziemy... mniej więcej na miejscu, z tego co widzę, tak. I jak mówię, nie mam tego pojęcia, co tam mamy zrobić, dlaczego tam jedziemy i w ogóle. No ale sobie to ogarniemy, czemu nie. Także zobaczmy mapę już bardzo, bardzo bliziutko. Co to w ogóle jest? Okej, jakiś kryształ mamy tam odzyskać. Zobaczymy. Czy to jest kryształ do miecza? Pewnie tak. Omijajmy tych wszystkich przeciwników tutaj. Nie chcę się z nimi walczyć. O, dobra, okej, to jest gdzieś tutaj. O, dobra, okej. Trochę nawet przejechałem wcześniej obok, ale to nic. Dobra, tu oczywiście już nie możemy mieć speedera, ale podjedźmy najdalej, jak się tylko da. I oczywiście mam przeciwników, albo i nie, albo i tak. I są jacyś opętani w osanie. Tutaj nie wiem, po co w sumie użyję heroic momentu, no ale okej. Niechaj będzie. Jak już go użyłem przez przypadek, to wykorzystam oczywiście tutaj umiejętności. Podejrzewam, że to nie będzie taka szybka akcja, żeby wejść tutaj i odzyskać ten kryształ. Raczej będziemy musieli coś jeszcze dalej zrobić, wydaje mi się, chociaż zobaczymy. Tutaj mamy jakiegoś tego gormaka silnego. Także chodźmy mu od razu dopieprzyć i już wykorzystajmy do tego heroic moment, czemu nie. Dobra. Okej. No i tu już mamy ten kryształ. Gdzieś. Nie wiem, który kryształ. Z czym mam wejść w interakcję. Wow. Spokojnie, gra, z tym ma wejść w interakcję, dobra? Znaczy, to jest normalny kryształ Kyber. Okej. Ej, mamy go użyć na opętanych wosanach, dobra. Okej. Do zrobienia jak najbardziej. W sumie tam mogłem wykorzystać ten autorbitalny. O, w sumie mi przerwał to, w sumie nawet dobrze. Lećmy dalej z nim. Ta obszarówka to nie miała teraz sensu. Muszę się powstrzymać przed używaniem w takich sytuacjach raczej. Nie jest to zbyt dobre. Raczej na pojedynczych przeciwników. Dobra, dam was radę minąć? Fajnie by było. Chociaż w sumie no, zależy mi trochę na tym, żeby zdobywać jak najwięcej doświadczenia. A więcej doświadczenia jest oczywiście z bicia przeciwników. Ale... jebać to.
Dobra, heroic moment, żeby to szybko poszło. Mam go do wykorzystania, to czemu nie? Mamy tamtych Vosan. Okej. Czy muszę... Okej, muszę do nich dosyć blisko podejść, żeby tego użyć, okej. I poczekać, aż się to cooldownuje również. Poczekajmy chwilę i okej, drugi uwolniony. Tutaj mamy kolejnego. Też musimy poczekać na cooldown. Także chwila, moment. Okej. I gdzieś jeszcze jeden powinien być. Na razie nie widzę, ale być może za chwilę się ktoś tutaj pokaże. Tutaj gdzieś za tym zakrętem. Tak, dobra, okej. Już chciałem mówić, że nie, ale jest. Proszę bardzo. Dobra. I teraz mamy pomedytować przy jakimś ołtarzu. I to nie jest już tutaj. Coś się panowi przewróciło, ale okej. Nieważne. Idźmy do wyjścia. W takim rozrachunku. Nie wiem, czy może na muza nie gra w grze, w tle, no ale trudno. Nie chcę, to nie. Nie będę jej tutaj do niczego zmuszać, bo i nie mam jak. Tak naprawdę. No i zobaczymy. Bo nadal nie mieliśmy tutaj za bardzo żadnego build-upu popularnego. Dlaczego to w ogóle robimy? No ale być może za chwilę właśnie gdzieś przy tej medytacji coś nam się przypomni. Chociaż wątpię, bo nie wiem jak dawno temu grałem tą klasą, ale to było na pewno bardzo, bardzo dawno temu. Gdzieś pewnie w 2017, czyli ze 3 lata temu, to nie ma wafel, żebym coś pamiętał generalnie. Z jakichś szczegółów fabuły, szczególnie zadań pobocznych. Wiecie co, dobra, wróćmy do tego outpostu, stamtąd będzie bliżej nam. Wykorzystujemy tego quick travel, on ma tylko cooldown teraz 5-minutowy. Kiedyś, jak jeszcze grałem tą klasą, kiedyś było gorzej w sumie. Bo wtedy cooldown był półgodzinny, czyli można było raz na odcinek tak naprawdę użyć quick travela. Teraz na szczęście można w miarę tym pospomnieć. A 6 minut, o to może coś się zmieniło, nie wiem. Jakoś mi się kojarzyło, że 5, ale to mogę się mylić generalnie. No w każdym razie, kiedyś było gorzej, teraz jest lepiej i to bardzo dobrze w sumie, że gra się rozwija i się poprawia w kierunkach, w których jest co poprawiać. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o graczy free to play. No nic, dobra, za chwilę zobaczymy, to już gdzieś jesteśmy praktycznie na miejscu, pewnie to jest ta kapliczka, czy tam ołtarz. I zobaczymy. Okej, no już was sobie muszę pokonać niestety. No złaź z tego speedera, co jest? Nie chciał mi tutaj mój Deromanek w sumie zejść. Szkoda, że nie mam tutaj żadnego fajnego imienia dla postaci. Tylko jest Deromanek, no ale trudno. Widzicie, kiedyś się nie miało jakichś pomysłów, czy coś. Jezus Maria, czego was tu tyle nasrało? Dajcie przejść. Come on. No dobra, przejadę? Przejechałem, wow. Zajebiście. Tylko tych nie przejadę, ale to nic. Ich mogę sobie pokonać, bo jest to dosyć słabi, wydaje mi się. Dobra. Okej. I jeden został. I już nie. Także medytujemy w takim razie. I czy pytanie, jakaś cutscenka, czy tak po prostu będziemy mogli biec dalej? Możemy biec dalej i mamy wrócić do jakiegoś gościa. Również tutaj w outpoście. No już aż tak szybko nic z tego quick travela nie mam aktywowanego. Także będziemy musieli kawałek, w sumie tu mogę zeskoczyć w tą rzekę chyba. Wydaje mi się, ona nie jest jakaś toksyczna ani nic, zresztą i tak się unosimy nad. Czyli nawet jakby była, to w teorii nie powinna nam nic robić. Wydaje mi się. Zobaczmy sobie mapę, wybaczcie. Gdzieś mi się odbiło po jedzonku i po piciu gazowanego, żeby popić to jedzonko. Tutaj kurde, strasznie coś dużo przeciwników na tym wosie wzdłuż ścieżek. Tak podejrzanie, żebym powiedział. Ale na szczęście da się ich w miarę łatwo mijać, także nie ma tego złego. I za chwilę będziemy na miejscu. Tak więc oddamy to zadanie. Za nie powinno być sporo doświadczenia i mam nadzieję, że już wybijemy ten kolejny level. Z kim mamy porozmawiać? Z tobą mam porozmawiać, tak więc chodźmy, zróbmy to. I've completed Kida's ritual. The Voss are cleansed. You outsiders heed my warnings. You are better. You have strength. The Nightmare Lands cannot harm you. You enter alone. War rages in Gormakos. I protect the Voss first. The Nightmare Lands await. Do what you must.
Okej. Okay. Dostaliśmy coś tam na łeb. W sumie to stąd tego nie widzę, czyli mogę to założyć. Chociaż jest gorsze, co ciekawe, czyli nie. W takim rozrachunku. No i dobra. Tyle jeśli chodzi o to zadanie. Ono w ogóle nie ma żadnej kontynuacji. A tutaj z kolei mamy jakieś zadanie poboczne. Tak więc też chodźmy do niego. No jest, nie wbiliśmy tutaj levela za tamto zadanie. Bardzo szkoda. No ale dobra, podjedziemy sobie tutaj. W takim rozrachunku. Już nam w miarę szybko te questy stąd tutaj odchodzą. Także spoko. Nie jest źle, jeśli o to chodzi. I tak w sumie za chwilę sobie przejrzę quest loga, bo tak, no mamy tutaj na wosie dużo rzeczy. Mamy tutaj, pewnie coś czuję, to jeszcze z Kiro będzie kontynuowane. Jeszcze tą Suri zobaczymy. I być może będziemy musieli ją uratować. W ogóle jakiś jeszcze tutorial mam. Co ciekawe. Wow. I mamy Ilum. Ilum to jest chyba kontynuacja tego, co jest w podstawce i to jest build-up do dodatków, z tego, co mi się wydaje, bo tam jest ta nowa Imperium Malgusa na Ilum, które wcześniej widzieliśmy właśnie z perspektywy agenta. Może być może tam pójdziemy w sumie. Najbardziej mnie boli, że się chyba nie da zresetować dodatku Rise of the Hat Cartel. Co oznacza, że tamtą cutscenkę będę musiał gdzieś pewnie znaleźć w internecie, gdybym miał to kiedyś nagrywać. Chociaż to na pewno za jakiś czas dopiero. Chyba, że tutaj nam się skończą questy jeszcze jakieś z podstawowej wersji gry i będziemy musieli zacząć dodatki, żeby wyekspić poziom po prostu. To wtedy coś tam trzeba będzie porobić. Coś czuję, że w następnej kolejności właśnie na Ilum pociśniemy. Jeśli chodzi o nasze dalsze plany, jeśli chodzi o te questy główne. Ale pewnie na razie sobie skończymy WOS. Tylko moje pytanie, gdzie jest wejście? Tu jest wejście, jakaś jaskinia, okej. Okay. Pytanie, co tutaj mamy zrobić? Mamy zbadać koordynaty, mamy aktywować holokron, co ciekawe. Jakiś chyba. No dobra, za chwilę zobaczymy. To jest jedna rzecz, którą tutaj mamy. I mamy jakichś opętanych WOSan. Także sobie od razu wykorzystajmy. O Boże, ale zjebałem, bo na złotego miało to pójść. Trudno. Ale rzucimy sobie te wszystkie ataki z Legacy, czemu nie? Okej. Okay. I teraz już go pociśniemy normalnymi naszymi atakami tutaj. Okej. Okay. Nie wiem, co tu jest fajne, co jest niefajne. Ale gość upadł w miarę szybko. Okej. Okay. I mamy coś z niego zebrać. Okej. Okay. I wrócić do mistrza Ketlana. Okej. Okay. Jakiś Si tutaj jakieś rytuały sobie przeprowadzał. I to jest bardzo bliziutko, dobra. To od razu tam ciśniemy w takim rozrachunku. I oddamy to też sobie bardzo na szybko. No już po tym myślę level wbije, także zostaje nam już tylko 8 do naszego celu poziomu 60. Mam nadzieję, że to pójdzie w miarę szybko. Ale zobaczymy. Chodźmy gdzieś tutaj mniej więcej. Tu już mamy ten obóz, tam coś mnie goni, ale za chwilę powinno przestać. Tak jest. I gdzie dokładnie się znajduje ten pewnie jakiś mistrz Jedi? Gdzieś tutaj, w środku mniej więcej obozu. Tak więc chodźmy i pogadajmy z nim, tak jest. Master Kalthan, Lord Rennick is dead. He was guarding these tablets. Wanta humpa, muri rava, fupa, jipampa wula. Kupa tonti toki maki chisa chubolo wawuni. Okej. I tak jak mówiłem, mamy 52 level, także jakoś tam to się w miarę zaczyna. Okej, okay, to jest gdzieś w jakiejś chyba innej lokacji. Czy ja tam mogę się przenieść szybko podróżą? Gdzie to mniej więcej jest? Gdzieś tu. Quick travel, zobaczmy. Nie bardzo. Tu się mogę gdzieś przenieść. Pytanie, czy ja stamtąd dałbym radę? Bo tak, będziemy tu. Oj, chyba nie bardzo, czyli chyba muszę iść tutaj. Bo to, aha, to nas generalnie wprowadzi here. Czyli w sumie tutaj też mógłbym się udać. I byśmy doszli tu, bo mamy się udać na te ziemię Gormaków. Czyli jeżeli weźmiemy sobie quick travel tu, to też będzie dobrze. W teorii, jeżeli dobrze patrzę na tą mapę i tam jest połączenie tego wszystkiego. Tak więc chodźmy właśnie tam. I tam będziemy kontynuować nasze działania na wosie. I zobaczmy. Tak, dobrze trafiłem. Okej, okay, super. Tutaj też mamy zadanie główne.
I parę tych zadań pobocznych, także spoko. Tutaj musimy, wow, okej, trochę powalczyć. Trzy wieżyczki, cztery zapasy i 15 przeciwników do pokonania. Dobrze. Ogarniemy to jak najbardziej. Myślę, że całkiem sprawnie, chociaż no ta walka tutaj to mi tak średnio wychodzi. Póki co. Na pewno nie jest to optymalne tutaj walczenie. Ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Czyli tak, no, gormaków mamy zabijać. Ale w pierwszej kolejności to ja sobie będę zabijać tych, którzy strzegą rzeczy, które potrzebujemy. No come on. No czemu nie mogłem skoczyć? Bullshit po prostu. Ale dobra, lecimy z nimi w takim razie. Też dostaniemy trochę kredytów z jakichś tych conquestów chyba. Także też bardzo, bardzo spoko. Bo kredyty się przydadzą, szczególnie jeżeli będziemy musieli robić jakieś flashpointy, bo wtedy będę chciał sobie na pewno wykupić te dodatkowe doświadczenie z flashpointów, żeby po prostu ogarniać więcej tego doświadczenia i szybciej wbić level. Okej, dobra, widzę, jeśli chodzi o zapasy, to będzie całkiem sprawnie. Tu masz trzy skrzynki, kolejna wieżyczka. Okej. Przejdźmy tutaj, mamy kolejnych przeciwników. Okej, doskoczmy sobie do niego. Zawsze to będzie trochę sprawniej. Okej. Tego możemy zaatakować tym atakiem, dobra. Okej. I tak będę musiał więcej tych grupek tutaj pokonać. Bo tego też wymaga to zadanie. Okej. Tu mamy zapasy chociażby. Tak więc chodźmy tutaj do panów. Kolegów. Kolejna grupa. Przejdźmy sobie obszarówę, czemu nie? Na ciebie możemy ten atak, się praktycznie wykańcza. Bardzo spoko. Ciebie możemy mieczem rzucić, dobra. Czyli zapasy już mamy, teraz już wystarczy tylko mi pokonać paru przeciwników. Tu mamy jakiegoś tego mistrza. Ilu ich mamy pokonać? 10, 5, dobra, okej. No trudno. Jak trzeba, to trzeba. Weźmiemy sobie trochę tych silniejszych też przeciwników na warsztat, że tak powiem. Czemu nie? Mógłbym kolejny moment odpalić, ale na razie może nie róbmy tego. Nie jest to nam potrzebne w żadnym wypadku. Okej. I jeszcze trójka. No dobrze by było jakąś grupę trzech jednak zaatakować. Tam jakąś mamy chyba. To przejedźmy do niej. Tutaj. Tak jest, grupa trzech, także super. Doskoczmy sobie na nich. Rzucimy być może obszarówę. Okej. I to nam powinno ich ładnie ogarnąć. Okej. I ostatni pan kolega, umieraj. Dobra. I mamy kogoś znowu wylurować. Tutaj, do tego zadania, no dobra. I zniszczyć ich jakiegoś przywódcę. Spoko. Jak najbardziej do ogarnięcia. Ale też mamy zlokalizować jakiś łazik. Co ciekawe. No spoko, też za chwilę to zrobimy jak najbardziej. Tylko wpierw dokończmy to zadanie poboczne. Okej. Przeczekamy, dzień dobry. Okej, nie jest tutaj... Nie ma tutaj żadnego złotego przeciwnika, są dwaj silniejsi. Dobrze wiedzieć. Okej, teraz możemy tego użyć, bo to się jakoś nam tam ładuje. Nie wiem do końca na jakiej zasadzie. Ale na pewno kiedy ma tą taką złotą ramkę wokół siebie, ten atak to zadaje dużo większe obrażenia. Co jest bardzo przyjemne. Tak więc podcinimy tego gościa jeszcze. I okej. Dobra. I z nich mamy zebrać... Co mamy zebrać? Okej, jakieś kody dostępu. To no, ale nie jest koniec, tutaj coś jeszcze mamy sobie ogarnąć. A, to jest misja bonusowa cały czas. A to ciekawe, no dobra. Nawet nie wiedziałem, byłem pewien, że to jest misja główna. W sensie poboczna, nie główna. A nawet jeżeli jest to bonusowa, no z bonusowych też jest całkiem sporo doświadczenia. Tak więc na pewno to sobie będziemy robić dalej. Tak się zastanawiam, jak bardzo się skaluje, w sensie dobrze by było, podejrzewam, wykonywać jednak zadanie na nasz level, a niekoniecznie jakieś takie na niższe. Bo podejrzewam, że nie dostajemy tutaj pełnej puli doświadczenia. No ale cóż. Dobra. Czy ktoś nas zaatakuje? Nie. Ale to też jeszcze nie jest koniec tej misji. Chyba. Tak, to nie jest koniec tej misji. Tutaj mamy jej kontynuację, dobra. To lecimy tam w takim rozrachunku. Trochę musimy pokrążyć niestety.
I też zrobimy sobie to zadanie na pewno. Na ten łazik jakiś. Nie wiem, o co z nim kompletnie chodzi. Nie mam bladego pojęcia. Dowiemy się tego pewnie niedługo, kiedy już pójdziemy robić to zadanie. Ale wpierw dokończmy tą bonusową misję, którą robimy teraz. Zobaczymy, ile z niej będzie doświadczenia. Bo jest dosyć długa, także wydaje mi się, że powinno być go całkiem sporo. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak będzie, to zobaczymy. Tutaj na razie ominimy sobie pozostałych gormaków. Nie potrzebujemy ich tutaj. I zobaczmy mapę. Okej, gdzieś tutaj niby gościu jest. Mamy ciało, które mamy zbadać. I to nam aktywuje przeciwnika. Także lecimy z nim od razu. Weźmy sobie heroic moment. Używajmy bezpieczniejszych ataków teraz, tego najlepszego. I może już teraz nasze zwykłe ataki. Już nie wykorzystam. Chociaż no w sumie nie ma co zostawać. Chociaż nie, no to mi nic nie da, ale dobra. Niechaj będzie, już wykorzystam te heroic momenty do końca. Coś pewnie z niego mamy zebrać, jak już teraz wejdę z nim w interakcję. I dobra, mamy oddać te dane z niego. Już gdzieś, nie wiem gdzie, tam w obozie. Dobra, to chodźmy wpierw do tego łazika. Dopiero później sobie te dane oddamy. No już chyba łazik widać, zniszczony. Pytanie, czy z niego mamy odzyskać jakieś dane, czy co? Zaraz się dowiemy. Zapewne. Także podjedźmy tutaj kawałek i zobaczmy. Bo zlokalizować się nam go udało. Okej. I mamy zbadać to, no dobra. Okej, jakaś bestia tak jakby to zniszczyła. I proszę bardzo, mamy jakieś bestyjki, które do nas przyszły, żeby nam zrobić kuku. Także od razu spuśćmy ich pierdol na szybko. Też mamy jakąś misję bonusową, żeby pochować zmarłych wosan. Gdzie ta misja bonusowa jest? Gdzieś tam przed nami, dobrze. Tutaj mamy ciała, tak więc chodźmy od razu, ogarnijmy je. Czemu nie? Zrobimy tutaj honor. Czy coś. Dobra. Czyli jeszcze dwa ciała potrzebujemy znaleźć. Tam mamy jakieś. Także spoko. Chowajmy ich również. Okej. I tutaj drugie. Za chwilę zobaczymy, gdzie mamy iść dalej, bo w sumie to nie wiem. Aktualnie. Okej, ale misja bonusowa wykonana. Zobaczmy. Aha, tutaj przed siebie mamy iść aktualnie. Jeśli o to chodzi. No dobra. To chodźmy. Skoro już tutaj jesteśmy, to od razu sobie to wykonamy. Też tutaj mamy jakieś te tagi do pozbierania. Aha, czyli tutaj ogólnie też nas czeka sporo walki. Bo to jest zupełnie jeszcze oddzielne zadanie. No dobra, ale będziemy mieli trzy zadania do oddania, tak więc wtedy powinniśmy sobie ładnie tutaj podekspić. Co powinno być całkiem spoko. Więc biegniemy tutaj i lecimy od razu z nimi na pyrkę. W tym rozrachunku. Nie wiem, czy w sumie tutaj mam tych zabijać. Podejrzewam, że tak. Zająć życie. Okej. Tak, Beast Trainerów mamy zabić 10. Dobrze wiedzieć. Okej. Oni niestety są silniejsi z tego, co widzę. Tak więc 10 silniejszych przeciwników to wcale nie jest tak mało. Generalnie. No ale wszystko do ogarnięcia jak najbardziej. Oczywiście. Dobra. I też trochę bestii oczywiście musimy pokonać. Również. Zlecimy. Okej, tutaj tych zwykłych przeciwników, ich też możemy troszeczkę pokonać. Tutaj kolejny trener się aktywował. Okej. Za chwilę też w niego pójdziemy. Ciągle zmieniam, że nie mam tutaj ataków obszarowych, znaczy dystansowych. Muszę podchodzić do przeciwników. Trochę się już od tego odzwyczaiłem. Ja mam nadzieję, że się szybko przyzwyczaję. Okej, coś jeszcze tu mam do zrobienia w tej jaskini? Okej, jakieś te tagi. O właśnie, z ciał żołnierzy Republiki mamy odzyskać. Także od razu rozglądajmy się za tymi ciałami. Bo one właśnie mogą być poukrywane w jakichś takich dziwnych miejscach. No i lecimy dalej z walką oczywiście. Mamy bestie, mamy ich opiekunów do pokonania. Także lecimy cały czas właśnie z tym zadaniem. Ok,
Okej, nie chciałem zdecydowanie zaznaczać siebie. Bez przesady. Okej, dobra. Chodźmy gdzieś w tą stronę może na razie. A, no i tylko właśnie ciała żołnierzy Republiki. Łatwo je przeoczyć, bo tutaj taki mamy tint niebieski i one też są niebieskie. Bo się podświetlają, że są interaktywne, co trochę przeszkadza. W sumie tutaj mamy jakieś takie zagłębie. To tutaj też być może jakieś ciało będzie. Ale chyba nie chcę się z nimi walczyć. Także jebać ich, chodźmy dalej. W takim rozrachunku. Zobaczymy mapę. I mam tutaj kolejnego trenera. Ale naprawdę, że aż 10 musimy zabić silniejszych przeciwników, to jest dla mnie wow. Aż po prostu niesamowite. Dawno takiego quest'a w tej grze, o ile kiedykolwiek takiego quest'a w tej grze chyba nie widziałem. Mam wrażenie, no ale cóż. Wszystko do ogarnięcia. Rozglądajmy się za tymi ciałami. Chcę, żadnego nie widać. Także jeśli o to chodzi, jest całkiem spoko. Na szczęście tam się nie szaili. Także tutaj zaraz obok walczymy, co mi bardzo, bardzo odpowiada. Znowu musiałem podejść do przeciwnika i o tym zapomniałem. I się zastanawiałem, czemu ja im kuźwa mać nie robię. Nie robię obrażeń. No ale dobra. Okej. Kolejny trener bestii. Tak, wrócimy z nim, tam mamy bestię kolejną też do pokonania. Okej. Dobra. I mamy ciało też żołnierza Republiki. Zbierzmy sobie to, co zabrać mamy. Dobra. I teraz ty. Lecimy z tymi bestiami na pyrkę. Dobra. Ten atak jest bardzo, bardzo przyjemny. Generalnie on też jest dystansowy, także można go czasami gdzieś użyć, będąc z daleko. Okej. Mógłbym na ciebie skoczyć, ale byłem z daleko niestety. Dobra. Także dalej przed siebie. I na tego trenera być może w pierwszej kolejności. Może być może kolejny moment, ale już mi się trochę nie chce. Okej. Właśnie, czy tu trzeba te silniejsze bestie zabijać? Nie wiem. Nie, chyba te właśnie słabsze. Okej. Spoko. Tam mamy żołnierza Republiki, tak więc chodźmy od razu tutaj. W tą stronę. Tutaj tego ataku spod piątki użyjmy. I podejdźmy do nich, bo oczywiście znowu mnie odrzucili na tyle, że nie mogłem ich bić oczywiście mieczem. Okej. Dobra, i umieraj. Zbierzmy sobie od razu ten tag, czemu nie? Niech oni tam nas sobie strzelają, nie przeszkadza mi to. No Kira, ale byś coś tutaj może działała, a nie tak się patrzysz tylko i stoisz przy mnie. To się ona tak mało aktywna, jeśli chodzi o walkę, mam wrażenie. No dobra. Chodźmy tam w drugą stronę, mam więcej bestii chyba do pokonania. Okej, niestety tego nie mogę użyć. Okej, dobra. Zawsze lepiej rozpocząć walkę, myślę, z takiego doskoku. Niż jakkolwiek inaczej. Okej. Tam mam ostatniego żołnierza już do podniesienia. Jestem ciekaw, czy od razu ta misja bonusowa się wykona, czy będziemy musieli też te tagi oddać. Za chwilę zobaczymy. Zbierzmy w każdym razie ostatni, dobra. Nie, to po prostu na misję wykonało, super. Musimy jeszcze jedną bestię jednego trenera, czyli akurat tutaj mamy takie combo, jakie potrzebujemy. I będziemy mogli stąd składać, także bardzo spoko. Będziemy mogli wrócić do tego outpostu gdzieś tutaj na początku, wydaje mi się, szybko podróżą. I tam te wszystkie questy oddać, co powinno być spoko. A dobra, jeszcze to nie koniec tutaj. Musimy pokonać jakąś starszą bestię. Czy ja taką bestię tutaj widzę? Immature. Czy tu jest immature? Immature, okej. Tutaj na przykład. Okej, czyli to podejrzewam, że o to chodzi. Mam taką nadzieję. Zaraz zobaczymy. To już może heroic moment, żeby poszło to nieco sprawniej i szybciej. Okej. Nie, nie o to chodziło, czyli to musi być jakiś złoty przeciwnik. Wydaje mi się, w takim rozrachunku. Okej, dobrze, anulowałem w sumie ten Orbital Strike, on nie jest mi tutaj teraz do szczęścia. A, nie, nie anulowałem, super. Znaczy nie super, właśnie słabo. Okej, to moje pytanie, czy lepiej zeskoczyć gdzieś na dół i tego, tej bestii szukać, czy... Okej, tu jest Immature. Tutaj też, o, ale dobra, tam mamy Mature, okej.
I tam się zdecydowanie bardziej przyda heroic moment, ale na szczęście raczej nie powinien się skończyć w tak zwanym międzyczasie, także tutaj powinniśmy to ogarnąć. Możemy sobie obszarówę, czemu nie? Mi się zrobiło to całkiem chyba fajny damage dla tych słabszych przeciwników. Tutaj ten główny, tutaj pan główny trener, ok. I mamy tutaj tą dorosłą bestyjkę. Także lecimy z nią od razu. I niestety anulował mi najlepszy atak, no ale cóż, trudno, zdarza się. Weźmy sobie Orbital Strike. Okej. No gdzie ta myszka? Kurwa, znowu myszka mi zginęła. Ja tego nie lubię, tak że czasami. Okej, dobra. I mamy wrócić do jakiegoś naszego tutaj porucznika. I wydaje mi się, że jak zrobimy sobie w ten sposób szybko podróż, to będziemy mieli właśnie ze 3 questy do oddania w jednym miejscu. Tak więc od razu chodźmy, zróbmy to. Na pewno tam na początku lokacji dwa jakieś questy są do oddania, tak więc nawet jak trzeci z 10 to nic. Mamy tutaj pana sierżanta, tak więc chodźmy pogadajmy z nim. I found out what happened to the boss. They were killed by beasts the Gormak modified with cybernetic technology. Nakakawana habala, yaka hupata ze jezure hapapa. Yangwego babalawa kupula bo jabase, yorangaoshawa na joinga. Okej, nie ma problemu. Teraz tak, tutaj za nami też gdzieś mamy zadanie do oddania i to jest chyba tutaj. Musimy coś tam zrzucić. Tak, dobra, kolejne 50 tysięcy doświadczenia. I tutaj mamy jeszcze jedno zadanie do oddania, tak więc chodźmy do niego. I widzę, że zostanie nam już tylko tak naprawdę zadanie jedno główne, także w 2 odcinki wyczyściliśmy praktycznie wszystkie zadania na wosie, spoko. Wbiliśmy co prawda tylko 1,5 levela, czyli trochę słabo, jeśli o to chodzi. Ale nic na to nie poradzę, że to tak wolno będzie iść, także mówię, no minimum 10 odcinków myślę będziemy musieli tutaj zrobić. W następnej kolejności pewnie polecimy na Ilum, ewentualnie jeszcze chyba na Corellii mamy jakieś zadanie główne, tak. To jeszcze na Corellię też sobie myślę polecimy. W każdym razie chodźmy pogadajmy z tym tutaj, żołnierzem. So the Gormak? And their pets? That's... Wow! I mean, I saw what those beasts... They would have made mincemeat out of the Voss. And without trainers, the Gormak won't produce any more of those things for a while. Those monsters were a serious threat. It's a good thing you found them. I think it's more accurate to say they found us, but thanks. Oh, and thank you for getting those service tags. It means a lot. I managed to get my comm working long enough to call for a pickup. Should be here shortly. Take care. No i super, tak więc dobra, słuchajcie, na tym ten odcinek sobie zakończymy, mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym odcinku zrobimy sobie jeszcze to zadanie główne tutaj na wosie, pójdziemy na pewno tutaj z Kiro, pogadamy na naszym statku, żeby kontynuować ewentualnie jeszcze to zadanie. No i cóż, będziemy, jak mówiłem, lecieć pewnie na Corellię, a później na Ilum. Tak czy jak w tym odcinku to było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.